Witam serdecznie na kanale Iwitarot. Kozierożce. Cześć kochani. Iwizie kłania. Cześć. Jeżeli jesteś nową osobą, no, rzeczywiście fajnie by było, gdybyś zasubskrybował czy zasubskrybowała mój kanał, bo tylko tak możesz dowiedzieć się, czy te czytania właściwie będą do Ciebie trafiały. A to do tego potrzeba troszkę czasu. A tymczasem zobaczymy, co u Was w tym tygodniu. Oczywiście zapraszam również do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. A teraz zobaczycie jedynie rady i ostrzeżenia na sytuacje, które tutaj nam się przedstawią. Oczywiście odpowiedzi z tych kart anielskich. Fajnie byłoby również takie pytanie ułożyć sobie w głowie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozjaśnią się te problemy, jakieś rozwiązania na nie. No dobra, patrzymy, co u koziorożca na ten tydzień. Koziorożec. Koziorożec od 19 do 25 czerwca. Co u Was, koziołki? Ogólna energia. Co do Ciebie przychodzi? Co odchodzi? Rada i ostrzeżenie. Rada i ostrzeżenie. Śmierć. Pustelnik i rydwan. Wielkie arkana, słuchajcie. Jesteście po... Nie wiem, coś się zakończyło w waszym życiu. Czujesz się osamotniony, chcesz odejść od tej energii. Chcesz wyjechać, zapomnieć o czymś? Śmierć mówi o końcu cyklu. Nagłym. Coś nagle się skończyło. Jesteś w energii pustelnika. No dobra, patrz. Co koziorożec będzie zadumany, będziesz rozmyślał po nocy, coś nie będzie dawało ci spokoju. Zobaczmy, o co chodzi. Dziewiątka mieczy jako główna energia. Coś ty tam w tej głowie wałkujesz, że stop, dużo i nie widzę tutaj spokoju wręcz. Coś tutaj te miecze chcą cię dopaść. Myślę, że nad jakimś rozwiązaniem, ale nie jesteś, nie będziesz gotów, czy nie będziesz gotowa na coś. Myślisz, jak rozwiązać jakąś sytuację. Siódemka kielichów. Ta sama karta. I dziewiątka denarów. No tutaj wiele czasu możesz spędzić, no w zasadzie w sposób, jaki będzie Tobie odpowiadał. Tutaj w tym tygodniu nie będziesz myśleć o zarobkowaniu, że tak powiem. Raczej coś innego będzie zaprzątało Ci głowę. Nie jesteś gotów na zmiany, koziorożcu.
Chcesz, nad czymś myślisz, nad jakimś problemem. Być może to, co się wydarzyło, no tutaj widzieliśmy pod spodem przecież śmierć. Ty jesteś w tej energii jeszcze, myślisz na tym, co straciłeś, jak to będzie. To osamotnienie. No jest co prawda, jest ten rydwan. Może będziesz chciał wyjechać, czy będziesz chciał wyjechać gdzieś. I tutaj właśnie ta dziewiątka denarów mówi o miło spędzonym czasie. Może z przyjaciółmi, może w osamotnieniu, może gdzieś wyjechać. Będziesz chciał, czy będziesz chciała. Ale i tak te myśli cię dogonią. Przed sobą nie uciekniesz, niestety. Co przychodzi? Piątka kielichów. Jakaś tęsknota, rozpacz, nie wiem. Takie ubolewanie nad rozlanym mlekiem. O co chodzi z tą piątką kielichów? Nie doceniasz tego, co masz przy sobie. Zobaczmy, o co chodzi. Piątka kielichów. Piątka kielichów. Dlaczego piątka kielichów? Król kielichów. Tu może być rak, skorpion, ryby. Król kielichów. Oczekiwanie na co? Na nowy początek. Czekasz, aż wróci król kielichów? Może to być mąż, może to być przyjaciel, ktoś bliski twojemu sercu. Oczekujesz, nie wiem, na rozwiązanie jakiejś sytuacji, by można było pójść naprzód. Albo może nie, no wiadomo, że nie o wszystkich. To jest ogólne czytanie, ale też przyszło mi do głowy coś w stylu, może, chociaż, no nie wiem. Pani Koziorożec oczekuje dziecka i rozpacza nad sytuacją z partnerem. Oczekiwanie na rozwiązanie. Coś tutaj, może chodzi o zdrowie, może coś, nie wiem, takie wiecie, no. Taka niepewna sytuacja, nie wiadomo co robić, i pewnie przez to ten tydzień będziesz myśleć tak naprawdę na czym stoję, co się będzie działo, bo właściwie no, wciąż to oczekiwanie na coś. A co odchodzi? Co odchodzi? Równowaga jakaś między dawaniem i braniem odchodzi. Odchodzi szóstka denarów. Współpraca przede wszystkim odchodzi. Zobaczmy, o co chodzi. No. Odchodzi cesarz. Zobaczmy. To jest taka obserwacja na odległość.
ktoś komuś pomagał. Tutaj ta pomoc była, ale jakby się skończyła. Teraz oczekiwanie jest na efekt tej pomocy. Wiecie, to nie musi być zaraz jakaś pomoc finansowa, wystarczy rozmowa, wystarczy dobre słowo, jakaś rada. Więc to tutaj koziorożec bardzo ciężko ma jakby energię w tym tygodniu. Jakaś zrada. Piątka denarów. O matko jedyna. Piątka denarów, rada, przyjmij pomoc. Jeżeli tej pomocy potrzebujesz, lub ty pomóż, jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, poprosi o pomoc, więc pomóż. Tak naprawdę od ciebie będzie zależało, jaki ten tydzień będzie. Piątka denarów w radzie. Wybór, kochankowie, kieruj się sercem. Kieruj się sercem przede wszystkim. Wyborze. Tutaj przychodzą do ciebie nowe możliwości. Możesz odejść od tej piątki denarów, czyli od tego zubożenia. Jeżeli mądrze wybierzesz, jeżeli serce ci powie, w którą stronę pójść, myślę, że tutaj jesteś w stanie pójść w coś nowego, bo jakieś możliwości na horyzoncie są u ciebie, tylko musisz je, no warto byłoby je zauważyć. Jakie jest ostrzeżenie? Królowa denarów to jest ostrzeżenie przed fałszywą kobietą. To może być mama, to może być wdowa, rozwódka, to może być szefowa, twoja żona. No, słuchajcie, zobaczmy, o co chodzi. To jest kobieta, która ma taki, wiecie, spokój w sobie wewnętrzny. Która wie, czego chce od życia. To dlaczego królowa denarów? I znowu królowa denarów. Ostrzeżenie. Może tu chodzi o kobiety dwie. Ostrzeżenie przed dwoma kobietami. Słuchajcie, chodzicie do pracy, jesteście między ludźmi. Słuchajcie, to mogą być dwie szefowe, to mogą być dwie znajome. Ciekawe. Nie dojdzie do spotkania. Może nie dojść. Może chcecie się spotkać w tym tygodniu. Po prostu. I no nie dojdzie do spotkania. Dlaczego? Dawno się nie widziałyście. Co się może wydarzyć? Dlaczego? 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 Bo tutaj jest zmartwienie jakąś sytuacją. Tutaj ktoś jest po prostu, nie jest w humorze, coś spotyka kogoś nieoczekiwanego, nieprzyjemnego i nie jest w stanie myśleć o przyjemnościach. Tak to widzę. A co mają aniołki do powiedzenia dla koziorożca na ten tydzień? Nie myślałam, że będzie takie czytanie.
No. Odpowiedź aniołów na czas od 19 do 25. Ojku, dwie karty. No dobra. Sytuacja się polepszy. Polepszenie. No, całe szczęście. Dobrze, przeczytam wam tą. Sytuacja się polepszy. Sytuacja się polepszy. To jest takie z przytupem, żebyś uwierzył, żeby się nie dołować, że przecież po deszczu wychodzi słońce. Więc słuchajcie, nie dajcie się zdołować. Sytuacja się polepszy. Momencik. Anioły pragną ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się być dosyć trudna. Musisz mieć jednak na uwadze, że wkrótce się ona poprawi. Może to zająć nieco czasu, a przed tobą jest prawdopodobnie dość dużo pracy, ale wysiłki, jakie włożysz, będą tego warte, a wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie. Nie jest to moment, w którym powinieneś rezygnować z nadwątlonych przyjaźni czy niełatwych związków. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość. Podążaj za swoim sercem i kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości związku partnerskiego, w którym obie strony będą spełnione i szczęśliwe. I tym optymistycznym akcentem będę się z wami żegnać i mam nadzieję, że po prostu to czytanie jest do nikogo, że właściwie to sobie tylko posłuchaliście i tyle. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Piszcie, czy rzeczywiście rezonuje takie czytanie z wami, czy też nie. Odzywajcie się na mail. To tyle. Do usłyszenia. Pa.